Cześć, mamy już jesień za oknem, także jest to idealny moment na to, żeby zacząć sobie kompletować naszą jesienno-zimową garderobę. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym porozmawiam sobie na temat swetrów. Pokażę Wam kilka swetrów z obecnej kolekcji wraz ze składem, żebyście mogli się ewentualnie zasugerować. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to oczywiście zachęcam Was do oglądania dalej. Będzie mi bardzo miło też, jak zostawicie komentarz na dole i dajcie znać, czego Wy jeszcze potrzebujecie w swojej jesienno-zimowej szafie. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania kanału. Przechodzimy do dalszej części filmu. Najlepszymi ubraniami, które będą współgrały z temperaturą, która będzie na zewnątrz, będą to oczywiście materiały naturalne, czyli wełna, wełna merino, kaszmir. Najgorszymi materiałami, które możecie kupić na zimę, szczególnie jeżeli chodzi o swetry, to jest akryl i poliester. Dlatego, że to są materiały, które w ogóle nie pozwalają skórze oddychać, nie przepuszczają tak dobrze powietrza. Są to materiały, które szybko się mychacą, niszczą, są bardzo tanie. Chociaż musicie tutaj też uważać, bo nieraz możecie się naciąć kupując swetr na przykład za 200-300 zł, który będzie z akrylu i z poliestru. Takie swetry mają to do siebie, że często czujemy się w nich bardzo zgrzani, spoceni, ale nie jest to uczucie ciepła, tylko takiego zduszenia. I są to też materiały, które bardzo szybko przesiąkają zapachami, więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego mimo prania Wasz swetr nadal nieładnie pachnie, to prawdopodobnie dlatego, że jest ze sztucznego materiału. Co zatem zrobić, żeby kupić swetry, które będą z materiałów wysokiej jakości i które będą nas grzały zimą? Warto poświęcić trochę więcej czasu na research. Wcale nie jest tak, że swetry, które są z naturalnych materiałów, są bardzo drogie, a te ze sztucznych są tanie. Ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałam, zdarza się, że możecie zapłacić 200-300 zł za swetr, który będzie po prostu bardzo kiepskiej jakości, bo będzie to w składzie akryl wymieszany z poliamider. Więc wcale nie jest tak, że swetr, który będzie droższy, będzie dobrej jakości. Często też sieciówki robią taki trik, żeby nas oszukać, nazywając produkt na przykład swetr z domieszką wełny czy swetr wełniany i wydaje nam się, że w składzie znajdziemy wełnę. I zazwyczaj tak jest, ale tej wełny jest po prostu bardzo niewielki procent, czyli na przykład 80% to jest akryl, 5% wełna i kolejne 15% to będzie jakiś poliester czy poliamider. Przy tych 5% zawartości jakiegoś naturalnego materiału marki często już pozwalają sobie nazywać taki swetr. Swetr z wełniany albo z domieszką wełny, albo dają na przykład 5% wełny z alpaki i już nazywają taki produkt swetr z domieszką wełny z alpaki, gdzie wydaje nam się, że ten swetr będzie fantastycznej jakości. Ale no niestety zawartość procentowa tej wełny z alpaki jest na tyle niska, że nie ma żadnego wpływu na ten swetr i nadal kupujemy po prostu kiepskiej jakości swetr. Pokażę Wam teraz dwa swetry, które udało mi się kupić rok temu. Każdy z tych swetrów kosztował 150 zł i każdy jest ze 100% wełny. Mamy gościa. Niezadowolonego. Takie dwa proste. I można je zestawić z wszystkim. Są super ciepłe. Nosiłam je przez cały sezon na zmianę. Nic się z nimi nie stało. Nie widzę tutaj żadnego uszczerbku. Da się, ale trzeba polować. Jeszcze dwa inne wełniane swetry. Też 100% wełniane. Każdy z nich akurat kosztował 200 zł. I zamawiałam je na Zalando. I są to swetry z mango. Tyle, że są to sweterki, które są o takim dużo cieńszym splocie. I znowu wybrałam swetry, które są w neutralnych kolorach, dlatego że potem mogę już je dowolnie zestawiać z innymi rzeczami. Taki też sweterek, który jest cieńszy, można... To jest po prostu zwykły, prosty, czarny sweterek. I takie swetry, które są cieńsze, można śmiało ubierać na przykład pod marynarkę. Tutaj Wam jeszcze od razu też wrzucam moje propozycje takich swetrów z obecnej kolekcji sieciówek, które możecie znaleźć, ponieważ przeszukałam dla Was najpopularniejsze sklepy i tutaj Wam wrzucam od razu z informacją, jaki jest skład, jaka cena, żebyście mogli się ewentualnie też zasugerować i być może zastanowić, czy chcielibyście zainwestować właśnie w taki swetr.
Okej, teraz pokażę Wam kilka swetrów, które uważam, że są warte uwagi. Tutaj na przykład mamy za 200 z Mango. Też coś podobnego, co Wam pokazywałam, właśnie, które kupiłam w zeszłym roku. Tutaj mamy na przykład propozycję z Gapa za 250, też fajna propozycja. To są akurat swetry, które mają cieńszy splot, ale zaraz Wam pokażę też takie nieco grubsze. W ogóle jeszcze powiem jedną rzecz, dlaczego pokazuję takie swetry, które są dostępne w sieciówkach. Dlatego, że mimo wszystko to są swetry, które są tańsze, nie każdego stać na wydawanie naprawdę większej kwoty na swetry, a pokażę Wam też jeszcze polskiego producenta, który ma świetne składy i no ale te ceny już są tam naprawdę wysokie. Wszystkie oczywiście swetry podlinkuję Wam na dole w opisie, żebyście mogli sobie wejść i spojrzeć. Tutaj już mamy na przykład taką grubszą propozycję, też 100% wełny, 389 zł. Ale pokażę Wam też jeszcze Zary. A nie, zobaczcie, tu jest jeszcze też taki bardzo ładny swetr za 259 zł. Bardzo modny print w tym sezonie. No i mamy tutaj uwielbianą przez wiele osób Zarę. Ja osobiście nie robię w ogóle zakupów w tym sklepie, no ale to nie jest film o tym, gdzie ja robię zakupy, tylko to jest film o tym, jak dobrać odpowiedni swetr na zimę. Zara ma taką zakładkę o nazwie Premium i tutaj możecie zobaczyć wszystkie takie swetry z dobrym składem. Tutaj na przykład propozycje za 200 zł, 100% wełny. Tutaj kolejny sweterek za 149 zł. Tutaj skład jest nieco gorszy, bo mamy tutaj też dużo poliamidu, ale mamy 50% wełny i 19% alpaki, więc i tak jest całkiem nieźle za 150 zł. Tutaj mamy swetr z 60% kaszmir, 40% wełna, 349 zł, więc też cena całkiem przyzwoita. Tutaj mamy też 349 zł i też 60% kaszmiru, 40% wełny, więc da się. No i tutaj jest 100% kaszmiru za 400 zł. I tutaj mamy też taki ładny miętowy sweterek za 350 zł i też kaszmir i wełna. Tych propozycji z lepszym składem jest naprawdę mnóstwo. Trzeba po prostu na spokojnie przejrzeć sobie, co nam oferują różne marki. Na pewno coś dobierzemy do własnych potrzeb i będzie to zdecydowanie lepsze dla naszej szafy niż akryl. I tutaj wróciłam jeszcze na chwileczkę na Zalando, żeby Wam pokazać propozycje z kaszmiru. Tu mamy za 500 zł 100% kaszmiru z Massimo Dutti. Tu mamy na przykład też bardzo ciekawą propozycję również z Massimo za 300 zł i w składzie mamy 95% wełny, 5% kaszmiru, więc skład jest też naprawdę bardzo dobry. I na koniec obiecana polska marka, czyli Unseen. Tu są naprawdę genialne składy i jakość materiałów, natomiast jak zobaczycie, swetry już kosztują 500, 600, 700 zł. Także na pewno to już są nieco droższe propozycje. Co jeszcze zrobisz, żeby nasze swetry zostały na dłużej z nami? Swetry, które wcześniej pokazywałam, które są w 100% z wełny, ja już wielokrotnie prałam i prałam je w pralce. To musicie pamiętać, mając wełniane rzeczy. Wełna nie lubi zmian temperatur. Więc jeżeli wrzucicie wełnę na klasyczny program do prania, to wełna Wam się skurczy, dlatego że włókna wełniane, które dostają zmianę temperatur, zaczynają się kurczyć. A zazwyczaj cykl w pralce wygląda tak, że pralka puszcza ciepłą wodę, a potem płucze już w zimnej wodzie i ta zmiana temperatury sprawia, że po prostu wełna się kurczy i jest już nie do użycia. Ale obecnie w nowoczesnych pralkach są specjalne programy do prania wełny, które zachowują tą temperaturę wody stałą, dlatego można bezpiecznie prać takie swetry w pralce. Jeżeli Wasza pralka nie ma takiego programu, to zachęcam do tego, żeby w letniej wodzie prać po prostu te swetry ręcznie. Będzie to trochę bardziej czasochłonne, ale oczywiście da się też zrobić. Pamiętajcie też, że takie swetry wełniane dłużej zachowują świeżość, więc nie musicie ich prać tak często jak swetrów ze sztucznych włókien, bo wełna po prostu nie przyjmuje zapachów, także nie musicie też jej prać tak często jak inne swetry.
Polecane są specjalne płyny do tego typu tkanin. Ja przyznam, że zawsze prałam moje swetry w po prostu zwykłym płynie do prania, które mam, używając odrobiny płynu do pukania, którego standardowo używam, i nic się z tymi rzeczami nie dzieje. Ale co jeszcze ważne, taką wełnę suszymy wtedy też na płasko, żeby swetr się nie wyciągał, bo materiał, który jest mokry, też będzie się lubił wyciągać. No i w szafie przechowujemy też swetry na półce złożone, bo swetry, które wiszą na wieszaku, też będą się nam wyciągały pod swoim ciężarem, bo to są grube, ciężkie swetry. Ostatnim elementem, który pozwoli naszym swetrom zostać z nami na dłużej, nie tylko swetrom, jest golarka do ubrań. Słuchajcie, golarkę możecie kupić naprawdę już za kilkadziesiąt złotych, nawet dostaniecie jakąś w Lidlu czy w Biedronce, na tych działach ze sprzętami. Szczerze mówiąc, mam taką golarkę. Nie wiem, czy jest jakiś model konkretny tej golarki. Chcę się sfokusować. Ja ją dostałam, bo zarzuciłam sobie tą golarkę na święta. Na pewno w internecie znajdziecie jakieś najczęściej polecone golarki do ubrań. No jest okej. Okay. Jest spoko, używam jej już rok. I to jest w ogóle game changer. Naprawdę, jeżeli nie macie golarki do ubrań, to sobie ją zasponsorujcie, bo wasze ubrania dostaną drugiego życia. Wszystkie jakieś zmechacone szaliki, czapki, rękawiczki, spodnie dresowe, wszystkie rzeczy, które macie właśnie takie skulkowane, zmechacone. Naprawdę genialna sprawa. Okej. Okay. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia następnym razem.